Nazywam się Klaudia Koza i jestem doradcą do spraw nieruchomości w Hiszpanii. Wielu naszych klientów pyta o stan deweloperski hiszpańskich mieszkań, o to jak są wykończone, a także o możliwość ich personalizacji. Dlatego zaprosiłam do rozmowy Martę Eliasiak z biura projektowego, z którym współpracujemy. Marta, powiedz nam, dlaczego wybrałaś Hiszpanię, jeśli chodzi o projektowanie mieszkań. Hiszpania ma ogromne miejsce w moim sercu, dlatego że ja mieszkałam w Hiszpanii. Wiele, wiele lat temu mieszkałam w Hiszpanii i zawsze to było moje marzenie, żeby właśnie tutaj projektować. I tak naprawdę to marzenie spełniłam już od 2019 roku, kiedy zaczęliśmy projektować pierwsze apartamenty. To były apartamenty z rynku wtórnego, gdzie wszystko się sypało i trzeba było wszystko naprawiać i tej pracy było bardzo, bardzo dużo. Teraz, kiedy zaczął się ten boom na Hiszpanię i kiedy polscy inwestorzy kupują od właściwie 2 lat nieruchomości tutaj, no to my cały czas projektujemy głównie rynek deweloperski. Projektujemy, urządzamy, wykańczamy, nadzorujemy, no ludzie orkiestra, więc jakby cały czas jesteśmy tutaj z inwestorami, wspieramy ich od tej strony właśnie projektowej, stylizacyjnej. Jak obie dobrze wiemy, deweloperskie nieruchomości w Hiszpanii zdecydowanie różnią się od tego stanu deweloperskiego w Polsce, ponieważ tutaj mamy wykończone podłogi, mamy pomalowane ściany, w pełni wykończone i wyposażone łazienki i zabudowę kuchenną również jest zawsze w cenie nieruchomości. To prawda, są te elementy, o których wspomniałaś, natomiast też warto wspomnieć o tym, że te elementy są sztampowe, to może nie jest dobre słowo, natomiast one rzeczywiście są bardzo proste. Mamy z reguły białe fronty, jasne płytki, te wnętrza nie mają charakteru. I mimo tego, że oczywiście mamy zabudowy, mamy płytki, mamy łazienki, to większość z inwestorów jednak jak widzi taki stan deweloperski hiszpański, no to dzwoni do nas, żebyśmy mu go troszeczkę podrasowali, wystylizowali albo wręcz stworzyli to wnętrze zupełnie od nowa pod jakby gusta naszego klienta, który chce na przykład zamieszkać w tym wnętrzu, a niekoniecznie na przykład wynajmować, bo większość jest też na wynajem. Dlaczego uważasz, że warto skorzystać z tej opcji personalizacji? Oj, to przede wszystkim dlatego, że jeżeli myślimy o zamieszkaniu w Hiszpanii, no to chcemy się czuć dobrze we wnętrzu, więc wnętrze takie IKEA-owe, jak ja to nazywam, nie będzie nas interesowało. Chcemy mieć smaczki, kolory, w których się dobrze czujemy, meble, które chcemy sobie sami wybrać właśnie wspólnie z projektantem. Natomiast jeżeli myślimy o wnętrzu inwestycyjnym, typowym na wynajem, no to musimy się wyróżnić. I na przykład dzisiaj jesteśmy w Flamenca Village, my tutaj projektujemy już 6 apartamentów i każdy jest inny. Deweloper tutaj proponuje ten sam standard, to samo wykończenie dla każdego wnętrza, więc jak otworzymy sobie booking.com Flamenca Village, wszystkie apartamenty są takie same. A chyba, że projektujemy je sobie indywidualnie, dosmaczamy, każdy apartament robimy w innym stylu, możemy sobie nawet wystylizować pod firmę, jeżeli mamy na firmę kilka apartamentów, a tak się zdarza, mamy inwestorów, którzy na przykład kupują hurtem sobie apartamenty i stylizują pod swój brand, no to wtedy jesteśmy inni i dzięki temu ten klient do nas przyjdzie, bo to wnętrze mu się spodoba, ono się wyróżni na tle tych wszystkich innych, które tutaj są zrobione przez dewelopera. Tak, zdecydowanie. Ta różnica w zdjęciach już będzie widoczna na tych wszystkich portalach. Zanim oczywiście przejdziemy do oglądania tych apartamentów, bo 3 już są gotowe, tak jest, więc będziemy mogli je zobaczyć. Powiedz nam, jak wygląda taki proces klienta, kiedy ten klient musi się zgłosić do projektanta? Tak, jak wygląda? To jest tak, klient powinien się zgłosić od razu, jak tylko padnie decyzja o zakupie inwestycji w Hiszpanii. Nawet jeżeli mamy już dziurę w ziemi i nieruchomość się dopiero buduje, to mamy plany, możemy sobie na bazie tych planów już projektować wnętrze, bo proces projektowy on też jest procesem, no,
rozciągnięte w czasie, tak? Bo nasi klienci chcą zobaczyć, znaczy jak będzie wyglądało na wizualizacjach 3D. To narzędzie wizualizacji pozwala też pobawić się tą przestrzenią, zobaczyć, czy to, co pokazuje projektant, czy nam odpowiada. Jeżeli nie, no to możemy to pozmieniać. Więc przede wszystkim sprawdzenie, czy to, o czym myślimy, nam się podoba, jeśli nie, przejrzenie różnych innych stylizacji, no i później rysunki wykonawcze, zamówienie wszystkich materiałów, koordynacja dostaw, no to jest cały długi proces, który pozwala klientowi odpoczywać, a my zajmujemy się tym, żeby to mieszkanie wyglądało idealnie. Powiedz mi, Marta, ile czasu trwa cała taka usługa? To zależy. Jeżeli mamy tylko wystylizować wnętrze, czyli zostajemy na bazie dewelopera, płytki, łazienki, layout cały, tak? I na przykład zabudowy, czyli dobieramy tylko meble, dodatki, dekoracje, no i oświetlenie, bo standard deweloperski nie posiada oświetlenia, a sceny świetne są niezwykle istotne, one nadają wnętrzu charakteru, takiego smaczku, więc jeżeli to jest tylko to, no to szybciutko, bo możemy tylko zrobić wizualizację i później z tym klientem wyjeżdżamy do sklepów, robimy zakupy, wybieramy wszystkie rzeczy, no to taki proces zamyka się nam w 2 miesiące, jeżeli to wnętrze już jest gotowe. Natomiast jeżeli chcemy robić większą rewolucję, czasami przestawiamy ściany, czasami zmieniamy płytki, no to zresztą zobaczycie zaraz, bo pokażę różne wnętrza, no to wtedy ten proces projektowy trwa około 2,5 miesiąca i po procesie projektowym wchodzimy z ekipą, zamawiamy towary, koordynujemy wszystkie dostawy, no i przede wszystkim koordynujemy pracę. No i tu już w zależności od tego, jak tak naprawdę dużo jest pracy i jak dużo jest tych zmian, no to myślę, że w okolicach tam 2 do 4 miesięcy nawet może potrwać ten remont, tak, bo można to nazwać remontem. Myślę, że to już najwyższy czas zobaczyć w takim razie apartamenty, które już są gotowe. Tak jest, zapraszam Was, zobaczmy jak to wygląda. Chodźmy. Jesteśmy we wnętrzu pierwszego z apartamentów. Teraz widzieliśmy przed chwilą. Marta, powiedz nam, co tutaj się zmieniło, jaki tu jest styl, jakie innowacje zostały wprowadzone? W tym apartamencie, z tych 3, które dzisiaj zobaczycie, zmieniło się najmniej z tych wszystkich 3, ponieważ zostawiliśmy deweloperską bazę. Zostawiliśmy podłogi, również layout tego mieszkania, zabudowy kuchenne, chociaż nie do końca. I styl, na którym inwestorom zależało, to był taki modern boho z elementami coastal, czyli styl ciepły, dlatego na ścianach pojawiły się gliniane tynki. Tutaj mamy glinę z naturalnymi ziołami. Czuć też te zioła we wnętrzu. Oprócz tego dodatki, jak ceramiczne dekoracje, oczywiście drewniane meble, śmieszne dodatki, które są takim żartem projektanta, ale też na przykład gliniane kaktusy. Więc wszystkie te elementy, które są we wnętrzu, one mają sprawić, że ono będzie ciepłe, przytulne, ale też właśnie pokazywać, że ten projektant tutaj był, że ta ręka projektanta jest we wnętrzu widziana. Ponieważ jest to apartament inwestycyjny, więc skupiliśmy się na tym, żeby meble były funkcjonalne. Kanapa z funkcją spania, z wygodnym materacem, oczywiście w takim też stylistyce boho. Do tego dodatkowo zrobiliśmy stoliczki, które mają funkcję przechowywania. Zarówno stolik kawowy, jak i tutaj ta szafeczka, na której stoi lampka, ona również jest funkcją dodatkowego przechowywania. Dzięki temu apartament, mimo że ma tylko 2 sypialnie, jest przeznaczony maksymalnie do 6 osób na wynajem. Jeżeli chodzi o stylistykę, no to plecione dywany, lampy, stylistyce boho, wszystko sprawia, że ten klimat naturalny, ciepły został zachowany. W jadalni postawiliśmy na stół okrągły z jasnego, ciepłego drewna. Tutaj w lampie pojawił nam się ratan, podobnie zresztą jak w zagłówkach krzeseł, zarówno tych jadalnianych, jak i tych tutaj przy wyspie kuchennej. No a jeżeli chodzi w ogóle o samą
kuchnię, o samą tą wyspę kuchenną, żeby dodać takiego smaczku, wsparliśmy ją na tłoczonych takich nogach, oczywiście robionych na zamówienie. To zapraszam Was teraz do kuchni, bo tutaj troszkę się zmieniło. Fronty wymieniliśmy, te na dole, na fronty frezowane, kremowe, ze zwykłych, prostych, gładkich. Tutaj wprowadziliśmy odrobinę tego drewna, które się pojawia w całym wnętrzu. I oczywiście wymieniliśmy uchwyty, które są taką biżuterią każdego frontu, każdej szafy. Dodatkowo dekoracje ścienne w postaci takiej kostalowej boho makramy. I tak to wnętrze nabrało charakteru takimi tak naprawdę drobnymi zmianami. To zapraszam Was teraz do części sypialnianej, bo tam też mamy fajne smaczki. W głównej sypialni ze standardu deweloperskiego wykorzystaliśmy szafę wnękową w tej kolorystyce beżowej i do tego zaaranżowaliśmy wszystkie pozostałe elementy w tym wnętrzu. Przepiękna tapeta arte trójwymiarowa pojawiła się za zagłówkiem łóżka i tutaj znowu mamy elementy ratanowe, ratanowy zagłówek, ratanowe szafeczki nocne, gliniane lampki nocne, do tego koralikowy główny żyrandol i dekoracje w postaci płaskorzeźb na ścianach czy półeczki pod telewizor. To wszystko jest stworzone też w tym klimacie boho. Do tego dekoracje okienne, surowe tkaniny i w podobnym stylu została również przygotowana druga sypialnia. W łazience dokonaliśmy tylko kosmetycznych zmian, które jednak sprawiły, że to wnętrze nabrało fajnego wyrazu. Mianowicie robiliśmy na zamówienie szafeczkę pod umywalkę, nowa umywalka, lampiony oraz lustro robione na wymiar na całą ścianę. Dzięki temu ta przestrzeń stała się odrobinę większa. No, zapraszam do kolejnego apartamentu. Tutaj zmieniliśmy sporo, zagraliśmy dodatkami. Całość jest utrzymana w takiej stylistyce hiszpańskiej, ciepłej, kostalowej. I zacznijmy od kuchni. W kuchni pojawiają się na ścianie drewniane lamele i w tymże samym kolorze drewniane fronty górne. Do tego ten mój chyba ulubiony element w tym wnętrzu, czyli pojawiły się bardzo kolorowe takie hiszpańskie płytki. I te same hiszpańskie płytki, one pojawiają się również przed wyspą. Tam zrobiliśmy przedściankę i dzięki temu, siedząc w salonie, możecie zobaczyć te same płytki zarówno na wysłonie kuchennej, jak i właśnie na tej ściance przed wyspą. W tej kuchni pojawiają się też gliniane elementy, gliniane lampy nad wyspą, gliniane dzbany, no i powtórzyliśmy ten sam gliniany tynk z naturalnymi ziołami. I ulubiony element mój w tym wnętrzu, czyli ta wielka miedziana lampa, która jest prawie wielkości stołu, ona w naturalny sposób oddziela nam strefę kuchni od strefy salonu, a tutaj z kolei wiklinowe dodatki, wiklinowe elementy, tkany dywan, sofa, również w takiej naturalnej kolorystyce, wszystko w połączeniu z naturalnym drewnem daje nam taki fajny, ciepły, hiszpański klimat w tym wnętrzu. W tej sypialni główną rolę gra zagłówek, który jest z kawałka pięknie rzeźbionego drewna. Do tego mamy również rzeźbione drewnianą szafeczkę nocną oraz po drugiej stronie łóżka naturalny pieniek. Zmieniliśmy tutaj fronty w szafie na wstawki lustrzane oraz łuki. Zostawiliśmy kolorystykę szafy, którą proponował deweloper. No i oczywiście dodaliśmy tkane zasłony, kapy, poduchy. To wszystko sprawia, że też ten klimat jest taki bardzo przytulny i kostalowy.
W tej mniejszej sypialni również zrobiliśmy zagłówek na zamówienie, tylko tym razem z ratanu. Do tego oczywiście ratanowa lampa, żeby współgrało z glinianym tynkiem, ratanowymi dekoracjami na ścianach. I tutaj również zmieniliśmy fronty, które zaproponował deweloper, na takie właśnie z łukami, żeby podkręcić charakter wnętrza. W Hiszpanii żyjemy na tarasach i ten taras jest przedłużeniem mieszkania. Chcieliśmy to podkreślić, używając tych samych płytek, które pojawiły się w kuchni. One mają fajny, kolorowy print, do tego drewniane leżaki, drewniane dodatki w postaci skrzyni, do której możemy wrzucić poduchy i koc, lekka w formie kanapa, pleciony dywan, oczywiście lampiony. No i taki gadżet w postaci kulera przy leżakach na fajne wieczory. Ten apartament przeszedł totalną metamorfozę, ale zacznijmy od podłogi, ponieważ tutaj wyrzuciliśmy kompletnie podłogę deweloperską. W jej miejsce pojawił się piękny dębowy parkiet polskiego producenta Jawor Parkiet, który połączyliśmy złotą listewką z płytką białą ze złotą żyłą. Zresztą te złote elementy, one będą pojawiać się w całym wnętrzu, ponieważ ono zostało stworzone w stylistyce modern glamour, więc zaraz zobaczycie, jak wygląda reszta tego apartamentu. Tą samą płytką, którą mamy na podłodze, przeszliśmy na wysłonę kuchenną, więc tutaj też mamy złotą żyłę. Do tego wymieniliśmy górne fronty na beżowe ryfle. Zresztą ten beż później został powtórzony w całym wnętrzu właśnie ze złotymi elementami. Centralnym punktem tego salonu jest ten okrągły stół z marmurowym blatem i wiszącą nad nim złotą lampą. Później te złote elementy pojawiają się dalej nad kanapą w postaci tych mosiężnych dekoracji ściennych, dodatkowo złote nóżki od stołu czy złota lampa, a cała reszta utrzymana w stylistyce ciepłych beży, delikatnych brązów i złamanej bieli. Ten wspaniały pokój kąpielowy uzyskaliśmy, powiększając poprzednią łazienkę i tworząc ją jako całość z sypialnią. Mamy więc ładne przejście z tej strefy sypialnianej do pokoju kąpielowego, w którym mamy i wannę, i prysznic. Całość oczywiście utrzymana w tym samym klimacie modern glamour. Cieszę się, że mogliśmy zobaczyć efekt końcowy pracy nad metamorfozą apartamentów. Bardzo Ci dziękuję, Marta. A wszystkich tych, którzy są zainteresowani zakupem nieruchomości w Hiszpanii, bądź myślą o tym, jak swoją nieruchomość spersonalizować, zapraszamy do kontaktu i zapraszamy do Hiszpanii. Zapraszamy.